Sponsorem jest porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najważniejszych wydarzeń w piłce nożnej dla Polaków. 10 kwalifikacje do Ligi Mistrzów 2008. Wydarzenie małe, ale godne uwagi. W Krakowie spotkał się mistrz Polski Wisła Kraków z legendarną FC Barceloną. Choć katalońska drużyna wygrała na swoim stadionie aż 4-0, to krakowiacy postanowili się nie poddawać i stwierdzili, że chcą wygrać, choćby symbolicznie. A pokonanie drużyny Giuseppe Guardioli to niezły wyczyn. Tak też zrobili i wygrali. 1-0. To nie jedyny przykład pokonania wielkiego klubu przez polską drużynę, bo na przykład Polonia Warszawa pokonała 2-0 FC Porto prowadzone przez Mourinho, czy też Legia Warszawa pokonała 3-2 Inter Mediolan. I wiele innych przypadków również było, ale opowiem o tym za chwilę. 9. Liga Europy 2011. W tej edycji, po przegranej w eliminacjach Ligi Mistrzów ze Spartą Praga, do Ligi Europy trafił Lech Poznań, który naprawdę pokazał klasę w fazie grupowej, której nie miał łatwej, a nawet można powiedzieć, że przeciwników miał klasowych. FC Salzburg, który pokonał dwukrotnie 2-0 i 1-0, Manchester City, z którym wygrał w Poznaniu 3-1 oraz Juventus Turyn, z którym dwukrotnie zremisował 1-1 i 3-3. I to właśnie te remisy dawały awans Lechowi do 1/16, zaś drużyna Buffona mogła pożegnać się z rozgrywkami, pozostając na trzecim miejscu. 8. Puchar Europy 1985. Tutaj oczywiście chodzi o finał na Heysel w Belgii. Był to jeden z najtragiczniejszych meczów w historii, o czym opowiadałem już dwukrotnie na kanale Światowa Historia. W trakcie zamieszek zginęło tam 39 osób. W finale spotkał się FC Liverpool w składzie z legendarnym Bruce'em Grobelaarem, bramkarzem Zimbabwe, najbardziej nieobliczalnym bramkarzem na świecie, z Juventusem Turyn, w którym zagrali właściwie sami Włosi, z wyjątkiem trzech zawodników. Sanmarińczyk Musimo Bonini, Francuz Michel Platini, dobrze znany wszystkim fanom piłki, i Polak Zbigniew Boniek. Mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Juventusu i tak Zbigniew Boniek, aktualny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, stał się zdobywcą Pucharu Europy Mistrzów Klubowych sezonu 1984-1985. 7. Liga Mistrzów 2005. Turniej w sezonie 2004-2005, który wygrał FC Liverpool z najlepszym, moim zdaniem, polskim piłkarzem w historii Polski, Jerzym Dudkiem. FC Liverpool w trakcie drogi do finału poniósł tylko dwie porażki, zaś w tureckim Stambule spotkał się z włoskim AC Milanem. Jest to jeden z najbardziej niesamowitych finałów w historii, gdyż po pierwszej połowie FC Liverpool przegrywał 3-0, w drugiej połowie nadrobił stratę i w karnych wygrał, zaś Jerzy Dudek wybronił strzały m.in. Pirlo i Szewczenko. Jedna z jego interwencji została uznana za najlepszą interwencję roku, zaś dziś uznaje się ją za jedną z najlepszych w historii piłki nożnej. 6. Mistrzostwa Europy 2016. Mistrzostwa odbywające się we Francji, w których udział wzięła Polska po niesamowitych eliminacjach. Nasza reprezentacja najpierw pokonała 1-0 Irlandię Północną, później remis 0-0 z Niemcami, wygrana 1-0 z Ukrainą, pokonanie w karnych Szwajcarii po remisie 1-1 i przegrana niestety w karnych z Portugalią po remisie 1-1. Tym sposobem Polska zajęła 7. miejsce, wyprzedzając tym samym Hiszpanię i Anglię. 5. Puchar zdobywców pucharów 1970. Turniej klubowy, który zakończył się finałem w Wiedniu 1970 roku. Mistrzem został Manchester City i warto tutaj wspomnieć, że wtedy jeszcze nie było karnych, a jak dogrywka nie wyłaniała zwycięzcy, to sędzia rzucał monetą i wygrany przechodził dalej. Trochę nieuczciwie, ale co zrobić. I tak zaczynamy historię naszego Górnika Zabrze, który na początek w dwóch meczu pokonał Olympiakos Pireus aż 7-2. Następnie zwycięstwo z Glasgow Rangers 6-2. W ćwierćfinale Górnik pokonał lewski Spartak Sofia. W pierwszym meczu przegrana 3-2, ale w drugim wygrana 2-1, więc awans. A w półfinale Górnik zremisował z AS Romą, przez co sędzia rzucał monetą. Co ciekawe, były wtedy 3 mecze. Pierwszy w Rzymie zakończony 1-1, drugi w Zabrzu również 1-1 i w dogrywce 2-2. Był również trzeci mecz w Petersburgu, aby wyłonić zwycięstwo i tam też remis 1-1, więc sędzia rzucił monetą i wygrał Górnik. I tak doszło do finału Manchester City kontra Górnik Zabrze, który wygrał Manchester 2-1, ale królem strzelców został Włodzimierz Lubański z Górnika.
4. Igrzyska olimpijskie 1992. Katalońska Barcelona, igrzyska organizowane przez Hiszpanię. W fazie grupowej Polska pokonała Kuwejt 2-0 i Włochy 3-0, zaś zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 2-2. Następnie w ćwierćfinale reprezentacja Polski pokonała Katar 2-0. W półfinale rozgromiła aż 6-1 Australię i w finale na legendarnym Camp Nou Polska przegrała 3-2 z Hiszpanią, czyli gospodarzem. Tak zostaliśmy wicemistrzami olimpijskimi. 3. Mistrzostwa Świata 1982. Turniej również w Hiszpanii, którego otwarcie nastąpiło również w katalońskiej Barcelonie, zaś finał miał miejsce w Madrycie. Reprezentacja Polski wygrała swoją grupę, pokonując Peru 5-1 i remisując po 0-0 z reprezentacją Włoch i Kamerunu. W rundzie drugiej Polska ponownie wygrała swoją grupę, pokonując 3-0 Belgię i remisując 0-0 ze Związkiem Radzieckim. Trzeba pamiętać, że wtedy był trochę inny system rozgrywek, a drabinkę wprowadzono dopiero później. W półfinale Polska uległa reprezentacji Włoch 2-0, zaś w meczu o trzecie miejsce Polska pokonała Francję 3-2, zdobywając brąz. Mistrzami świata zostali Włosi, miażdżąc RFN 3-1. 2. Mistrzostwa Świata 1974, czyli te najbardziej legendarne dla Polaków Mistrzostwa Świata. Odbywający się w Niemczech turniej wygrał gospodarz. Ciekawe jest to, że w mistrzostwach nie brali udziału Anglicy, ponieważ odpadli w eliminacjach po spotkaniu z Polską. Nasza reprezentacja rozpoczęła od wygrania grupy, pokonując Argentynę 3-2, Haiti 7-0 i Włochy 2-1. Następnie w rundzie drugiej Polska pokonała Szwecję 1-0 i Jugosławię 2-1, no i przegrała niestety z Niemcami 0-1. Co zostało nazwane meczem w wodzie ze względu na fatalne warunki na boisku. Tak właśnie Polska trafiła do meczu o trzecie miejsce, który wygrała z Brazylią 1-0 po golu Grzegorza Lato, zaś finał wygrał gospodarz, pokonując Holandię 2-1. 1. Igrzyska olimpijskie 1972. Dwa lata wcześniej również w Niemczech odbywały się Igrzyska olimpijskie. Zaczęło się od fazy grupowej, w której Polska pokonała Kolumbię 5-1, Ganę 4-0 i Niemiecką Republikę Demokratyczną 2-1. W drugiej rundzie Polska zremisowała z Danią 1-1, ale wygrała ze Związkiem Radzieckim 2-1 i Marokiem 5-0, co sprawiło, że znalazła się w finale, który Polska wygrała 2-1 z reprezentacją Węgier. Tak zostaliśmy mistrzami olimpijskimi w piłce nożnej. Trzecie miejsce zajęła Niemiecka Republika Demokratyczna i Związek Radziecki ex aequo. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!